Mili, znamienici goście, drodzy widzowie telewizji, TRWAM. W tym momencie powinien wystąpić ojciec dyrektor, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, ale niestety dzisiaj, jak wiemy, wypadły, wypadła uroczystość pogrzebowa bardzo znanej w Polsce pani profesor Elżbiety Starosławskiej. I ojciec dyrektor pojechał na ten pogrzeb, a mnie poprosił, a ja to robię z wielką radością, abym. Odczytał to, co chciał wypowiedzieć wobec tak znamienitego grona. Wielce szanowni Państwo, znamienici profesorzy, prawnicy, uczestnicy tej bardzo ważnej konferencji. Biorę w tej chwili udział w pogrzebie niezwykle zasłużonej, oddanej medycynie, a szczególnie onkologii w Polsce i przede wszystkim chorym, pani profesor Elżbiety Starosławskiej, dlatego. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten sposób. Gratuluję postawy zatroskania, uczciwego szukania prawdy i najlepszych możliwości służby rodakom. Prelegentom i wszystkim uczestnikom życzę dobrych owoców tego naukowego spotkania. Dziękując Państwu za trud, by jak najlepiej służyć rodakom i Ojczyźnie, modlę się, o potrzebne dary Ducha Świętego na niełatwą, a jakże ważną służbę, którą realizują Państwo, zwłaszcza teraz, gdy polityka styka się z prawem. Niech zachętą do tej służby będą słowa z przemówienia Wielkiego Papieża Benedykta XVI, wypowiedziane w Bundestagu 22 września 2011 roku. Cytat: Pozwólcie Państwo, że rozpocznę sferę refleksji na temat podstaw prawa od małej opowieści zaczerpniętej z Pisma Świętego. Jak opowiada pierwsza Księga Królewska, Bóg powiedział młodemu królowi Salomonowi, że z okazji jego wstąpienia na tron spełni jakąkolwiek jego prośbę. O co poprosi młody władca w tych okolicznościach? Pyta papież Benedykt. O powodzenie, bogactwo, długie życie – o uwolnienie od nieprzyjaciół o nic takiego nie prosi. Prosi natomiast, racz dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżnienia dobra od zła. W tym opowiadaniu Biblia chce nam wskazać, co w ostateczności winno być ważne dla polityka. Jego ostatecznym kryterium i podstawą Jego pracy jako polityka. Nie powinien być sukces, ani tym bardziej korzyść materialna. Polityk musi być, polityka musi być działaniem na rzecz sprawiedliwości i tworzeniem w ten sposób podstawowych przesłanek dla pokoju. Oczywiście, polityk będzie szukał sukcesu, bez którego nie byłoby możliwe skuteczne działanie polityczne. Sukces podporządkowany jest jednak kryterium sprawiedliwości. Woli przestrzegania prawa i znajomości prawa. Sukces może również omamić, otwierając drogę do zafałszowania prawa, do niszczenia sprawiedliwości. Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie bandami rozbójników? Powiedział kiedyś święty Augustyn. My, Niemcy, wiemy z własnego doświadczenia, że słowa te nie są czczymi pogróżkami. Przeżyliśmy odłączenie się władzy od prawa, przeciwstawienie się władzy prawu, podeptanie przez nią prawa. Takiż państwo stało się narzędziem niszczenia prawa, stało się bardzo dobrze zorganizowaną bandą złoczyńców, która mogła zagrozić całemu światu i zepchnąć go na skraj przepaści. Służba prawu i walka z panowaniem niesprawiedliwości jest i pozostaje podstawowym zadaniem polityka. W obecnej historycznej chwili, gdy człowiek zyskał niewyobrażalną dotychczas moc, zadanie to staje się szczególnie naglące. Człowiek jest w stanie zniszczyć świat, może manipulować samym sobą, może by także stworzyć istoty ludzkie. I odmawiać innym istotom możliwości stania się ludźmi? Jak rozpoznajemy to, co jest słuszne? Jak możemy odróżnić dobro od zła, prawo prawdziwe, od prawa pożornego? Prośba Salomonowa pozostaje decydującą kwestią, przed którą polityk i polityka stają także dzisiaj. I kończąc, z dyrektor, życzę Państwu, i oto modlę się. Aby państwa służba prawu w prawdzie wydała wielkie owoce sprawiedliwości i wzajemnego poszanowania wszystkich w naszej ojczyźnie, Podobne, podobnie jak przed 40 laty, solidarność była przykładem i poruszyła świat ku dobru i prawdzie. To są słowa ojca dyrektora. Ja już nie będę przedłużał, ja tylko chcę wyrazić ogromną radość, że Państwo zechcieliście do, przyjechać do Torunia, do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Ufam, że to spotkanie będzie bardzo, bardzo owocne, i myślę, że dzisiaj z Torunia popłynie do wszystkich Polaków bardzo pozytywne, pełne nadziei przesłanie. Chcemy być solidarni w dobru i chcemy mówić nie wszelkiemu łamaniu prawa w naszej Ojczyźnie.